Dzisiaj w Nowym Świecie porozmawiam o tym, czym jest fan, a czym kryzys w biznesie, o odnajdowaniu swojej drogi rozwoju i o tym, myślę, że co nas wszystkich łączy, czyli wspólnym, znaczy takiej pasji do wspólnego świętowania z wyświenitym jedzeniem. Moim gościem jest Agnieszka Górska. Witaj serdecznie. Cześć Agnieszka. Monika. Dzień dobry. Cześć Monika. Dziękuję za zaproszenie. Agnieszka jest pomysłodawczynią, założycielką i prezesem projektu, który możecie znać, bo już ponad 5 lat jest na polskim rynku funkcjonuje. Być może też mieliście okazję na przykład być na przyjęciu w jakichś okolicznościach, w których no właśnie Agnieszka wspierała te wydarzenia. To jest projekt Ulala Chef. Pierwsza na polskim rynku platforma łącząca najlepszych kucharzy z tymi, którzy lubią wybornie jeść, a wcale nie muszą sami na przykład świetnie gotować, prawda? Tak, Agnieszko? Dokładnie. Spotykamy się u progu nowego sezonu, bo już po wakacjach. Za nami wszystkimi doświadczenia już tego właśnie pół roku. Zupełnie innej sytuacji, no bo mówię, tak jak twój projekt, kiedy o nim jeszcze mówiłaś w ubiegłym roku, miał takie ambicje już bardzo rozwoju też poza granicę Polski. No jak to wszystko też zmieniło się przez ten roku? Najważniejsze takie punkty, można powiedzieć, zwrotne w tej sytuacji. Opowiedz, jak to wyglądało, jak wygląda w tej chwili. No tak, w zeszłym roku, dokładnie rok temu, to był czas, kiedy zaczęliśmy pracę też nad, albo wręcz już operację na rynku niemieckim, bo w Berlinie wybraliśmy Berlin jako pierwsze miasto poza Polską i tam zrekrutowaliśmy pierwszych kucharzy i już w sierpniu zeszłego roku mieliśmy pierwsze przyjęcia prywatne i potem zaraz też biznesowe. Także przez te kilka miesięcy, końcówki zeszłego roku, no to był czas, kiedy mocno się koncentrowaliśmy na tym, żeby zrozumieć rynek niemiecki i tam przygotować się do większej ekspansji. No i cóż, przyszedł COVID. W sumie rynek niemiecki nam go pokazał szybciej nawet niż w Polsce, bo Monachium było drugim miastem, w którym przygotowaliśmy się do operowania. I tam mieliśmy już pierwsze zamówienia przyjęć i też pierwsze informacje o tym, że biura się zamykają, nie ma, bo to było akurat przyjęcie biznesowe, nie ma możliwości, żeby takie przyjęcie się odbyło i klienci zaczęli to gdzieś tam zamykać. Potem za chwilę Polska i tak naprawdę, no wiesz, my działamy, to można powiedzieć, to jest rynek eventowy, gastronomiczny, ale obydwa te rynki to są takie, które zostały chyba najmocniej albo jedne z najmocniej dotknięte przez COVID. Nas to też mocno dotknęło. I cóż, natomiast w momencie, kiedy my dzisiaj rozmawiamy, myślę sobie, że w porównaniu z innymi firmami działającymi na rynku eventowym i na rynku gastronomicznym, wyjątkowo dobrze sobie poradziliśmy. Mimo tego szoku, który doznaliśmy i tego zamknięcia, które w lutym, w marcu przyszło, to owszem, ten szok był dla nas ciężki. Myślę, że przez kilka dni takiego właściwie zupełnego zamrożenia działań i w ogóle myślenia, zanim przeszliśmy do takiego etapu, kiedy myślimy, co zrobić w tej nowej sytuacji, to pewnie mieliśmy takie skostnienie przez kilka chwil, zupełnie traumatyczne. Ale potem... Potem myślę, że znaleźliśmy sobie taką siłę, żeby się ogarnąć, dlatego że też nie tylko myśleliśmy o tym, jak przetrwa nasza firma, ale też my mamy wokół siebie zbudowany ekosystem kucharzy, 150 kucharzy w Polsce. No właśnie, przede wszystkim. Tak. Już też kilkunastu kucharzy na rynku niemieckim i widzieliśmy, co się dzieje z restauracjami, widzieliśmy, jak restauracje się zamykały i ludzie tracili po prostu wynagrodzenia. To nie było tak, to nie jest rynek taki jak, nie wiem, korporacje, duże firmy, które poradziły sobie, przetrwały za pomocą środków, które miały na koncie. Często restauracje
mają zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o cash flow. I ludzie lądowali na bez pensji dla swoich rodzin, nie mieli środków do życia tak naprawdę. Więc nas to bardzo mocno zmotywowało, żeby nie tylko myśleć o tym, jak mamy przetrwać, ale też w jaki sposób pomóc kucharzom, nawet jeżeli nie zarobić dużych pieniędzy w tak trudnej sytuacji, to przynajmniej jakieś środki wygenerować dla nich, tak, zapewnić. W związku z tym wymyśliliśmy sobie, że zbudujemy koncert, to się okazało, w sumie wyszło to trochę od naszych klientów. Nasi klienci prywatni, zamknięci w domach, pamiętasz, co się działo ze sklepami, tak. Jaki był problem z zakupami i taki generalny strach przed wychodzeniem z domu. Więc wymyśliliśmy taki koncept, że nasi kucharze mogą przygotowywać większe obiady, zwłaszcza takie weekendowe dla całych rodzin. I je dostarczać, czyli po prostu dostarczanie gotowych obiadów, ale nie pod szyldem restauracji, tylko pod szyldem konkretnego nazwiska szefa, działającego lokalnie w danym mieście. I to się przyjęło bardzo pozytywnie, to zostało przyjęte bardzo pozytywnie przez naszych klientów. Oni też wiedzieli, w jakiej my jesteśmy sytuacji, że szukamy nowych możliwości działania. Bardzo nas wsparli, byli z nami w kontakcie. I zamawiali to i to nam pozwoliło rozwinąć taką usługę na 11 miastach Polski w ciągu 2 tygodni. To mówimy, naprawdę, przepraszam, to mówimy teraz o okresie jeszcze takiego marzec, kwiecień, tak. To była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, właściwie to nawet pewnie tak, no na przełomie marca, lutego i marca zaczęliśmy nad tym myśleć. Gdzieś tam w marcu to się rozwinęło, potem przyszły święta wielkanocne, co też pozwoliło jakby w podobnym trybie naszym kucharzom obsługiwać naszych klientów prywatnych. I w sumie można powiedzieć, że to nam dało taką pierwszą siłę do przetrwania. Z jednej strony klienci, którzy byli blisko, im zależało na tym, żeby korzystać z tych usług, bo wiedzieli, że korzystając mają oczywiście fajną usługę i fajną wartość, ale też pomagają nam i kucharzom przetrwać. Taka wzajemna pomoc i taka, wiesz, to taka mentalna siła, która dzięki temu się mogła odrodzić. Jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni, pomagamy, ale też mamy szansę na przetrwanie sami. Gdzieś się zmobilizowaliśmy i czujemy jakąś siłę tego całego środowiska, które wspólnie tworzymy. I to był pierwszy etap. Potem kolejnym etapem było, co dalej z tym robimy, no bo wiadomo, że to są małe dosyć rzeczy i to na dłuższą metę nam nie wystarczy, nie wiadomo jak długo ta pandemia będzie trwać, pamiętasz ten czas, kiedy mówiło się, dobrze, to będzie kilka miesięcy, kilka tygodni, po świętach wielkanocnych będzie już koniec i tak potem każdy myślał, że to jeszcze kolejne 2 tygodnie, kolejne, ale myślę, że każdy przedsiębiorca raczej myślał inaczej. To może trwać długie miesiące i ta zmiana może być bardziej trwała niestety, więc trzeba znaleźć inne rozwiązania. A wtedy już byliśmy silniejsi, tak jak powiedziałam, psychicznie. I wtedy myśleliśmy o tym, że wielu kucharzy, i widzieliśmy to, że kucharze szukają też innych aktywności i to właśnie aktywności przez internet, to znaczy robią wideo, streamingi. Pokazują to, co robią. Pokazują, tak, bo nie mogą dotrzeć fizycznie do swoich klientów ani do swoich miejsc pracy, natomiast chcą tworzyć i chcą to pokazywać, chcą się dzielić światem. A z drugiej strony my spędzamy wszyscy dużo czasu w domu i to też jest dla nas ciekawa treść i ciekawa rozrywka. I wówczas myśleliśmy o tym, w jaki sposób tutaj znaleźć dla siebie miejsce jako Ulala Chef. I w tym momencie idealnie przyszedł do nas nasz korporacyjny klient, bardzo otwarty na nową rzeczywistość, nową sytuację. Klient, który nazywa się City Handlowy, jeden z naszych ważniejszych klientów korporacyjnych, ale też po stronie klientów prywatnych, dla nich współpracujący. I ten klient ma swój program restauracyjny, który to program jest wartością dodaną do kart City Handlowego, City Handlowy. I tutaj zależało naszemu klientowi na tym, żeby dać wartość tym swoim klientom, posiadaczom kart, w momencie, kiedy oni mogą korzystać z benefitów programu restauracyjnego tak standardowo. Po prostu nie chodzą do restauracji, bo restauracje nie działały wtedy. I powstał koncept w oparciu o właśnie ideę streamowania wideo na żywo,
w której my się odnaleźliśmy i którą w sumie wspólnie z tym klientem stworzyliśmy. Chodziło o to, żeby wybrać jednego z danych szefów kuchni, w tym wypadku to był Karol Okrasa, i zrobić taki masterclass, gotowanie wspólnie, rodzinne, weekendowe, gdzie wspólnie z Karolem Okrasą, ale ważne na żywo, ludzie, klienci w całej Polsce mogli razem z nim będąc i gotując, oglądając jego i będąc z nim w interakcji, gotować wspólnie obiad. Czyli takie spotkanie online po prostu z bezpośrednim jakby możliwością obserwowania, no tyle, że nie, tak. nie częstowania się tego zapachu. Ale właśnie jest tutaj druga część, która była istotna dla naszego klienta. To było takie założenie, że w tym evencie wszyscy uczestnicy, którzy się tutaj zapiszą, dostaną wcześniej przygotowane pakiety produktów spożywczych, zapakowane i identyczne jak szef, który gotuje w swoim miejscu. Czyli tak naprawdę każda z osób będzie gotowała to samo, z tych samych dokładnie produktów i wspólnie w ten sposób powstanie obiad w każdym z tych domów. I w każdym Czyli taki warsztat tylko bezpośrednio i nie uczestnicy nie musieli martwić się o produkty sami, nie musieli tego nigdzie kupować, zwłaszcza, że z zakupami były problemy. My je zapakowaliśmy w odpowiednich warunkach technicznych, logistycznych, przewieźliśmy je i w całej Polsce w wyniku tego wydarzenia pierwszego blisko 1000 obiadów zostało ugotowane razem z szefem Okrasą. Wszystkie duże miasta Polski. To było jedno w tym sensie, że jednego dnia... To było w jednym momencie, tak. To był jeden dzień, sobota. Wszyscy dostali pakiety w ciągu 2 dni poprzedzających to wydarzenie i byli gotowi do tego, żeby to zrobić. To było... niesamowity sukces, niesamowita rzecz. Zrobiliśmy to wspólnie w tym zespole z naszym klientem, który był, tak mówię, bardzo taki wspierający i wiedział, że my się uczymy, bo to też nie była nasza specjalizacja w ogóle nasza. My nie zajmowaliśmy się do tej pory nigdy pakowaniem, transportem opakowań z żywnością, transportem w warunkach chłodniczych. To w ogóle nie jest nasza dziedzina. Również naszą dziedziną nie jest produkcja kontentu, produkcja treści online na żywo, transmitowanie, to też zupełnie nie była nasza. Czyli weszliście w nie swoje buty, ale po prostu trzeba to wykonać. Tak, znaczy my się znaliśmy to, znamy się i mamy świetne kontakty z kucharzami, najlepszymi w Polsce i wszystkimi właściwie, z którymi sobie wymarzysz. Umiemy prowadzić projekty złożone i umiemy prowadzić projekty niestandardowe, a tych dwóch rzeczy, czyli logistyki i produkcji wideo, streamowania wideo, musieliśmy się nauczyć w ciągu właściwie 2 tygodni, bo to wydarzenie się odbyło generalnie od momentu idei do momentu wydarzenia minęły chyba 3 tygodnie, więc naprawdę łącznie z pakowaniem ze wszystkim. Więc taki skok na bardzo głęboką wodę, ale wiesz, ja myślę sobie, że my wiedzieliśmy, że to jest dla nas wielka szansa, bo to było coś, o czym my myśleliśmy, że to jest pandemii, w momencie, kiedy właśnie to wideo online będzie się rozwijać, że to jest coś, co my chcemy się, czego my się chcemy nauczyć. Więc to było bardzo, myślę, komfortowo ułożone, że mieliśmy kogoś w postaci takiego partnera, który nam zaufał i zrobiliśmy to razem. Potem zrobiliśmy w sumie 4 takie eventy duże, ogólnopolskie. Był następnie Jasiek Kuroń, był Mateusz Gessler, i setki ludzi w całej Polsce gotujące i piekące ciasta w środku Jacka Kuronia akurat. I był Michel Moron, więc generalnie to naprawdę ciekawe doświadczenie. I w związku z tym, że nasi klienci biznesowi w tym czasie i w ogóle wszystkie projekty takie inne, tradycyjne biznesowe, które co roku robimy, się nie odbyły, to my znaleźliśmy w ten sposób inne źródło na nasze przychody. W czasie, kiedy te duże projekty biznesowe, łącznie z restauracją prywatną na Open Air Festival, którą zrobiliśmy do tej pory co roku przez ostatnie 3 lata, no to jakby tutaj mieliśmy jakąś szansę, żeby nie tylko się nauczyć nowych kompetencji, które były dla nas ważne, ale też, żeby zapewnić sobie strumień przychodowy w czasie, kiedy to było wcale nie takie proste. To bardzo duże wyzwanie, jak o tym opowiadasz w tej chwili, z takim dużym spokojem, no to
to jest to na to, że tak powiem, dobrze patrzeć, ale jak sobie jesteśmy w stanie uświadomić, tak jak wspominałaś, że rzeczywiście ta sytuacja branży no nie jest ciekawa, ona cały czas troszeczkę jakby już w tej chwili różne rzeczy ruszyły. To, co wy zrobiliście, no to jest właśnie niestandard, można powiedzieć, takie działania. Bo no jako platforma możecie różne rzeczy, rozumiem, że też właśnie i bardziej zwinnie reagować, bo się mówi przecież cały czas o takim reagowaniu na tą zmianę. Czyli to była po prostu taka reakcja wasza, która no jakąś skuteczność na pewno mówisz, że się udało, tak, zapewnić, tak? Tak, co więcej, wiesz, Monika, co jest istotne, my po dwóch pierwszych chyba takich eventach wiedzieliśmy, że to jest format, który będzie funkcjonował również po pandemii. Czyli to są kompetencje, które nabyliśmy w czasie pandemii i pandemia nas w sumie otworzyła na to, żeby się tego nauczyć. Ale to jest format, który doskonale może funkcjonować po pandemii, po otwarciu wszystkiego i wręcz mamy na to dowody takie, że już planujemy kolejne wydarzenia na tą skalę ogólnopolską w tym właśnie formacie. Więc to jest niesamowite, że wiesz, gdyby ktoś nam powiedział na przełomie, pod koniec zeszłego roku, że mamy wejść w nową linię biznesową i nowy format, to byśmy powiedzieli nie wchodzimy w to, dlatego że my chcemy się skoncentrować na tym, co robimy do tej pory i to jest nasza droga i tą drogą chcemy iść dalej, bo wierzymy, że to jest najlepsza droga. A tutaj pandemia otworzyła nam głowę, tak? I powiedziała nam, a spróbujcie tego, może tutaj jest dla was ciekawa szansa. I jest rzeczywiście dla nas ciekawa szansa w tym segmencie rynku. No to bardzo, bardzo to brzmi ciekawie, bo czy to będzie na stałe, rozumiem, element, mówisz, tak? Tak, my to chcemy w tej chwili, wierzymy w to, że to jest nasz stały element. My jesteśmy unikatowi w Polsce, nikt tego nie robi w takim formacie, że robi nie tylko tą transmisję online takiego wydarzenia, ale też dostarcza pakiety w całej Polsce, pakiety spożywcze do tego wydarzenia. Więc my mamy tutaj unikatowy know-how i jestem przekonana, że to jest coś, co zostanie z nami jako format. No to super, no to rzeczywiście udało się stworzyć w ten sposób no nowy produkt, tak? Nową usługę, tak? De facto. Tak. Więc to ciekawe, bardzo budujące jest to, o czym mówisz, szczególnie jakby patrząc właśnie jak trudna sytuacja jest cały czas na rynku i właśnie głównie wydarzeń, tak? No bo restauracje troszeczkę jakby mają inną sytuację. Coraz więcej tych wydarzeń rzeczywiście też się dzieje. Na pewno będą dalsze też zmiany i to będzie ciekawe też obserwować. Ale to o to się chciałam zapytać, bo gdyby nie technologia, no to właściwie ten biznes, który robisz już od blisko 6 lat i właśnie to, o czym w tej chwili mówisz, czy taka zmiana i możliwość reagowania, to nie byłoby możliwe, prawda? To jest wszystko nowa jakość, nowa wartość w naszym doświadczeniu i cały czas jakby też trochę takie niezbadane lądy mamy cały czas, mam wrażenie, że odkrywamy, że można robić jeszcze coś inaczej właśnie. Tak, ja myślę, że to, że technologia jest od początku w sercu tego projektu, w którym ja jestem, bo to jest taki projekt, który łączy, wiesz, rzeczywistość i to, co doświadczamy w rzeczywistości, czyli dobre jedzenie, to wszystkie smaki, zapachy, no to jest po prostu real, prawda? Ale technologia to wszystko umożliwia budowanie skali, umożliwia efektywność. Ja mocno wierzę w technologię, jestem takim trochę może geekiem, obserwuję bardzo mocno trendy i jestem z tą technologią od lat, nawet wcześniej będąc w korporacjach, pracowałam w telekomunikacji, w nowoczesnych technologiach, więc generalnie dla mnie to jest taka naturalne środowisko i to, że jestem blisko tej technologii, też mi umożliwia widzenie tych potencjałów, tak? To, co się otwiera, to nie jest dla mnie przerażające, raczej po prostu pokazuje mi, że coś tam można nowego rozwinąć i to jest potencjał, a nie zagrożenie zdecydowanie. Także tak, no wszystko, zresztą wiesz, obserwujemy pandemię, obserwujemy, jak się zmienia społeczeństwo, jak się zmieniły, też mówisz o spotkaniach,
rozmowy, praca, jak się zmieniła, tak, czy funkcjonowanie w biznesie, jak się zmienia szkoła i wiele innych aspektów. Pewnie właśnie eventy też się zmienią, pod kątem, znaczy, zainspirowane czy zastymulowane tą zmianą. Więc tutaj technologia kluczową rolę odgrywa. Jesteśmy w takim wymiarze, takiej, można powiedzieć, ćwiczymy hybrydę właśnie o tych obszarach, o których wspomniałaś, czyli staramy się łączyć to, co możemy robić, chociażby właśnie spotkania, tak jak my w tej chwili jeden na jeden, ale też w większych oczywiście skalach, szczególnie jak wspomniałaś, też eventy, które właściwie w dużej mierze też przechodzą online, ale też można się właśnie dzięki temu gdzieś nie przemieszczać i być, co też jest ważną wartością. Agnieszko, chciałam wspomnieć o takim właśnie też jakby patrząc na to o czym mówisz, o twoim przemówieniu na te 5 lat, które wygłosiłaś i którym też tam do twojego zespołu, bo zmierzając jakby do tego chciałam. Czyli że trzeba się pewnych rzeczy też, powiedziałaś, od czegoś jeszcze trzeba będzie się odzwyczaić, czegoś oduczyć i cały czas dopracowywać, zużywając moc zasobów, ale że lepiej jest cały czas patrzeć better done than perfect i my to właściwie ćwiczymy, ale właśnie cały czas nie wszyscy mają takie przekonanie, bo jak jest twoje jakby do tego podejście, bo myślę, że to też to, o czym fajnie, ciekawie mówisz, że twoje doświadczenia z korporacji są tym, co cię też zbudowało i to pozwoliło ci wszystko jakby w tej chwili w roli takiego przedsiębiorcy też się odnaleźć i też jakby rzeczywiście reagować i ten twój zespół no też jest tą siłą w tej chwili, tak jak ja to czytam, tą całą twoją historię i waszą jakby też sytuację, to jest siła i te wszystkie lekcje jakby wyciągane tak trochę, że tak powiem, z życia, tak? I ta historia, dlatego mi się wydaje, że bardzo jest też inspirująca, może być dla innych, że wiele rzeczy rzeczywiście no lepiej po prostu, żeby były zrobione, ale idźmy dalej, tak? Tak, Monika, powołujesz się na taki tekst, który napisałam, bo w tym samym momencie były dwie rzeczy. Wygłosiłam przemówienie do naszego zespołu, a kilka, nie wiem, dni później napisałam tekst dla takiego magazynu internetowego Mam Startup, gdzie poproszono mnie o porównanie albo wyciągnięcie zalet i wad tego, czy pracować w korporacji, czy pracować jako przedsiębiorca, zakładając własny startup, własną firmę. I tam właśnie to zdanie better than perfect przywołałam, dlatego że wiesz, pracując w korporacjach, mając ogromne zasoby, pracując z jakimiś agencjami, z konsultingiem, można dążyć do tego. Możesz dążyć do perfekcji, masz długie terminy realizacji często projektów i oczekuje się od ciebie perfekcji. Nie ma takiej pewnie tolerancji na błędy. I raczej uczysz się tego, żeby robić rzeczy dopracowane do ostatniej kropki, do ostatniego szczegółu. Najlepsze możliwe, że tak, tak powiem. Tak, natomiast kiedy jesteś przedsiębiorcą, myślę, że musisz tego się oduczyć, bo tutaj ważny jest czas. Tak, i zdecydowanie lepiej zrobić coś szybko i testować to jak najszybciej, pokazać to ludziom, niż dopracowywać i czekać kolejny miesiąc, aż to będzie gotowe, według ciebie doskonałe, a potem się okaże, że i tak jest wiele do poprawy, bo jak zaczynasz to testować, to ludzie chcą czegoś innego. Więc myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, których się trzeba oduczyć, będąc przedsiębiorcą i ten, kto się tego oduczył i oduczy od razu, ten pewnie wygra. Dlatego o tym właśnie powiedziałam. A w tym przemówieniu z kolei, jak mówisz o moim zespole, to jest absolutnie kwestia siły. W momencie, kiedy siły zespołu, w momencie, kiedy w takim kryzysie się znajdujesz, no to tak naprawdę tą siłą jesteś w stanie przetrwać i widząc tą siłę w ludziach, którzy cię otaczają i widząc tą gotowość do zmiany, jakieś takie ogólne wzajemne zaufanie, że spróbujmy, jesteśmy ze sobą razem
wspierajmy się. No jakby to jest jeden z podstawowych warunków sukcesu i tego, że myśmy przetrwali i że znaleźliśmy sobie sposoby na to przetrwanie. Powiem trochę przewrotnie, bo to jest tak, że z jednej strony my mamy takie doświadczenie, że jeżeli jest klient gotowy na takie doświadczenie, to my jesteśmy w stanie zorganizować odpowiedniego szefa albo takiego, o którym on nazwie. Gordona Ramseya czy jeszcze jakiś generalny. Do tej pory dokładnie to jest tak, że my nie czujemy bariery w tym sensie. Wiemy, w jaki sposób rozmawiać z szefami i raczej jesteśmy w stanie zawsze znaleźć tak i tak ułożyć projekt, że on jest atrakcyjny dla wszystkich stron. Więc tutaj nie mam takiej bariery, a z drugiej strony są takie nazwiska i chciałabym pewnie też na potrzeby polskich klientów móc zaproponować nazwiska szatowe i na przykład, tak mówisz o Ramseyu, myślę, że to jest niesamowita osobowość i w ogóle w kuchni to, co mnie pociąga, to nie, Nigella, to, prawda, wiesz, tam to jest nie tylko, tak, to jest nie tylko smak, i kunszt tej pracy nad daniem, nad talerzem, ale to jest też osobowość. I tak. Dopiero ten miks jest tak naprawdę najbardziej atrakcyjny dla mnie i dla naszych klientów. Osobowość, która emanuje z tej osoby, która nie wiem, czy serwuje, czy uczy, czy rozmawia, czy po prostu jest w otoczeniu. Spotkanie z tą osobowością. Tak, ciekawą osobowością. I w takim kontekście myśląc, no to są takie nazwiska, na przykład jak David Chang, słynny nowojorski szef, podcaster również, osobowość już teraz też medialna, z niesamowitą historią, niesamowitą osobowością i też z ogromną, z niesamowitą kuchnią, która stoi za jego, znaczy smakami, które stoją za jego restauracjami, bo kilka restauracji prowadzi w swojej firmie, więc o takich osobach myślę, jeżeli myślę o tym, o kim marzyłabym w kontekście na przykład polskiego rynku i ściągnięcia kogoś ciekawego na jakiś ciekawy event, to właśnie takie osobowości ze świata, które są w tej chwili może niedostępne albo no, nie miały szansy być w Polsce. Ale my też myślimy, ja myślę też o tym przedsięwzięciu generalnie jako nie tylko projekcie polskim, dlatego pracujemy nad rynkiem niemieckim i to też jest bardzo ciekawy rynek i tam też jest dużo do zrobienia, więc tak, tutaj myślę, że jest po prostu potrzebny czas, cierpliwość i gdzieś pewnie dojdziemy. Plany fantastyczne, jak czytałam o nich i opowiadałaś, to o czym też teraz mówisz. Tego bardzo, bardzo ci życzę, bo naprawdę bardzo mi się to podoba. Chciałabym kiedyś, nie ukrywam, też móc skorzystać, w sensie być gościem takiego spotkania. Mam nadzieję, że będę miała kiedyś możliwość. Ulala szef. Zapraszam serdecznie. Zapraszam, Monika. Agnieszka Górska była moim dzisiaj gościem w Nowym Świecie i opowiedziała nam o różnych tutaj tematach związanych z obecną sytuacją i tego, co na co dzień też robi. Inspirowała nas do zmian, do podejmowania nowych wyzwań. Serdeczne dzięki, Aga, i bierzmy sprawy w swoje ręce, jak powiedziałaś, tak? Czyli to, co trzeba i nie bójmy się wyzwań, prawda? Tak, dzięki Monika za zaproszenie, za tą rozmowę. Też czuję się zainspirowana. Trzymam kciuki za kolejne Twoje projekty i z przyjemnością będę oglądać kolejne rozmowy. Dziękuję jeszcze raz Ci serdecznie. Pozdrawiam z Gdańska do Warszawy. Pozdrowienia. Pa, pa. Cześć, pa, pa.